Dobry wieczór Państwu. Jeszcze raz bardzo przepraszam za chwilowe opóźnienie, ale ono nam wszystkim wyjdzie na zdrowie, bo będziemy po prostu bezpieczniejsi. Do Państwa ogromna prośba natury technicznej, jakby się dało wyłączyć telefony komórkowe, bo będziemy próbowali zapisać ten koncert, zarejestrować go dla dźwięku. To tylko takie przypomnienie, wiem, że wszyscy na pewno i tak wyłączyli. Przypadł mi w udziale zaszczyt zapowiedzenia zespołu Drewo. Drewo nie wymaga ani rekomendacji, ani specjalnego przybliżania pewnie samej formuły śpiewania, ani też składu osobowego. Różnicę robi prawdopodobnie kontekst, który nadarzył się nam wszystkim i wiemy wszyscy, o czym mówię. Kontekst jest wyjątkowo przykry. Natomiast wydaje mi się, że moc, siła tego śpiewu to też jest rodzaj zaangażowania w protest, w walkę i chęć ochronienia tego czegoś, na czym ktoś próbuje położyć łapę. I tak to zostawmy z takim niedomówieniem, a jeszcze poproszę pastora Michała Jabłońskiego o zabranie głosu. W tym kościele spotkaliśmy się, może tylko powiem gwoli, przypotkaliśmy się z zespołem Drewo tutaj 10 lat temu, dzięki życzliwości, gościnności parafian i księdza Michała Jabłońskiego. Z dużym sentymentem wracamy do tego dnia i tego koncertu. Myślę, że część z Państwa ten koncert wtedy widziała i pewnie też gdzieś go w pamięci życzliwej przechowała. A dzisiaj Drewo w 2022 roku. Witam serdecznie, a tylko chciałbym dopowiedzieć do tego, co dopowiedzieć to, co Magda powiedziała. Moi drodzy, 10 lat temu Drewo pierwszy raz tutaj zagościł w tym kościele. Kościół był pełen. Było naprawdę wiele osób w tym kościele i słychać było język rosyjski, białoruski, ukraiński i polski. To było 10 lat temu. Dzisiaj jest to niemożliwe, żeby mieszanka tych języków znów gdzieś brzmiała w przestrzeni publicznej. Wierzę jednak, że jeżeli świat został stworzony przez Boga, to został stworzony ku dobremu i że jednak wszystko obróci się ku dobremu. I kiedyś znów, wcześniej czy później, spotkamy się na trzecim koncercie Drewo i znów usłyszymy koło siebie rosyjski, białoruski, ukraiński i polski. Dziękujemy i zapraszamy Państwa do słuchania.
Anna Ochrymczuk. Anna Ochrymczuk. Siergiej Ochrymczuk. Tatiana Sapiłka. Juri Jewgenie Premow. Drewo. Jura Pastuszenko, Jewgenie Premow, Tatiana Sapiłka, Anna Ochrymczuk, Sergiej Ochrymczuk. Drewo. Chyba nie mają wyjścia. Anna Ochrymczuk, Tatiana Sapiłka, Jewgeni Efremow, Juri Pastuszenko, Sergiej Ochrymczuk, Drewo.
Brawo! Anna Ochrymczuk, Tatiana Sapiłka, Jurij Pastuszenko, Jewgen Jefremow, Sergij Ochrymczuk. Anna Ochrymczuk, Tatiana Sapiłka. Jewgen Jefremow. Jurij Pastuszenko. Sergij Ochrymczuk. Brawa nikt nie prześpiewa. Thank you.
Brawo! Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obecność w imieniu zespołu, w imieniu ansamblu Drewo i parafii ewangelicko-reformowanej. Pogoda nie sprzyjała dzisiaj wyjściu z domu, ale mam nadzieję, że Państwo tego wyboru nie pożałują do końca życia i niech ta pieśń płynie i trwa i Wam w duszy gra jeszcze długo. A gdybyście zechcieli wykazać się odrobiną hojności i wesprzeć, tam na końcu kościoła stoją dwa puste koszyki. One już nie są puste, bo parę osób już tam opróżniło kieszenie przy wyjściu. Te pieniądze zostaną spożytkowane na to, żeby ta tradycja mogła trwać, rozwijać się i żeby mogła żyć, żeby mogła funkcjonować. A to wszystko, co Państwo zarejestrowali, to błagam, umieśćcie na wszystkich możliwych mediach społecznościowych. Wszędzie, gdzie się da. Poróbcie opisy, poróbcie skróty i promujcie ukraińską tradycyjną muzykę. Niech ona płynie w świat z drewem.